Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek jakże zacnej gry o... O związku małżeńskim. Proszę Państwa, stała się rzecz straszna. Kontenery nam zniknęły. Ja nie wiem, jak to się stało. Kurczę, pozabierali wszystkie kontenery. Ja nie wiem. Trzy kontenery jeszcze mieliśmy do opróżnienia i nie wiedziałem, że to jest czasówka. No ale dobra. Nasz bohater jakiś taki głodny jest strasznie, więc może byśmy tutaj sobie nabyli fryteczki i nakarmili dziada, bo no przecież nie można o pustym żołądku. Jedz, żryj. Proszę Państwa, co dzisiaj? No dobra, no, pojedziemy, słuchajcie, ogarnąć kwestię zwierzęcą, że tak powiem, w tym odcinku. Aczkolwiek, no tutaj mamy, tam za sklepem. Jak ja mam te zwierzaki przewieźć? No bo tutaj, no dobra, mamy farmę, tutaj niby są jakieś zwierzęta, więc pojedziemy sobie ogarnąć. Cały czas namawiacie mnie na wyścig, a ja z uporem maniaka mówię, że nie chcę. Nie, to się nie opłaca dzisiaj jechać. Nie. Prześpimy się i pojedziemy na, nie wiem, w poniedziałek. Ja nie lubię się ścigać, no. Ileż to można powtarzać? Za to, ze prawdziwą przyjemnością, jak znajdę żonę, żono, kuźwa, gdzie ty jest? O, żono! Może bym popracował nad bejbikiem, no. Mam pracę do wykonania. No właśnie, a co ty właściwie robisz? Za chwilę, czego chcesz? Ja mam coś na głowie, no. Na główce bym chciał mieć. Chcę mieć z tobą dzieci. Jesteśmy gotowi, co ty pierdzielisz dzisiaj, koźwa ty? Nie będzie lepszego czasu niż ten. Jesteśmy młodzi. A to ty masz tylko siebie, czy to co to za panna jest? Kochanie, bo już jesteś wolna, no. W porządku, kochanie, a ty? Witaj, wszystko w porządku? Tak, no. Jak mogę być zła, kiedy jestem z tobą? To, kuźwa, też się zastanawiam. O, jesteś ciekawa. No to bardzo... Dlaczego nie mamy razem dziecka? Nie jesteś na to wystarczająco bogaty. Ożeż ty materialistko w Taka i owaka ty. No to przynajmniej w końcu powiedziała prawdę. No to w końcu się sprawa wyrypała. Ojej, to ile ja muszę mieć pieniędzy na koncie? Jak milion, to też było mało. No naprawdę? Tak. Nie jestem bogaty, bo kurwa wodę wylewasz. Pindo. Zraniła moje uczucia. Och, co ja teraz pocznę? No nie, no nic, no idę spać, no. Czekam tylko na 21. Jak tak można? Ty no, jak tak można? Prosto w oczy? Mężowi? Będziesz kuźwa jeszcze kiedyś chciała. Może się jakaś Emilka trafi. Idę. Idę zarabiać pieniądze za las. O, no dobra, no ale mamy... mamy tam czynsz do odbioru, czyli już tu Zosieńka jest zapchana, że tak powiem. Ona już nie zbierze. Za trzy domy bierze, dobra. Musimy z jednego zrezygnować, z takiego, który jest najmniej intratny. A pani starsza czemu? Tylko za jeden domek? Po prostu są na... Aha, w 14. Dobra. Dobra. O, Irek to kurde, Irek to jak przyniesie hajs, to aż... No dobra, my jedziemy, słuchajcie, ogarnąć pieniądz. Weźmiemy sobie picko upa. No, żeś ty, nie jesteś wystarczająco bogaty. Diana, jedzenie dam ci później, nie obraź się, ale nie mam czasu teraz. Ci tu jeżdżą, kuźwa, jakby chcieli, a nie mogli. Co to za dom tam jest? O matko boska, ten to... Skuźwa, taki symulator driftingu tutaj, no, Ale dobra, no trudno. Dobra, Gamoniu.
Wyskakuj z pieniędzy. Ja pamiętam, jak żeś wynajmował ten dom. Nie mam pieniędzy. Absolutnie nie, zapłacisz czynsz. Pozwę cię. Pozwę, bo mam blisko do prawnika. No, idę do prawnika. Zaraz. Aha, to tam jest prawnik. Dobra, musimy sobie podjechać. Czyli tak, 14 mamy zaliczoną, tak? Czyli to tutaj gościu nie chciał płacić? Czy gdzieś jeszcze mam do zebrania ten czynsz? Bo to nie za bardzo rozumiem. Chodźmy tutaj. Jest niedziela, co prawda, ale prawnik robi. Dzień dobry, wszystko w porządku, jak się masz, bla, 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 dziękuję. W czym mogę pomóc? No, chciałbym pozwać klienta, Bartosza. Dobra, zapłacę. No. Elegancko. I teraz my możemy jechać, słuchajcie, sprawdzić przynajmniej, bo tak jak powiedziałem, no jest niedziela, tak? Ale możemy sprawdzić kwestię zwierzaków, bo ktoś tam z Państwa napisał, że jest prawdopodobne, oczywiście nie, że jest pewne, tylko jest, istnieje prawdopodobieństwo, że w momencie, kiedy sobie powiedzmy nabędziemy konie, to, że ktoś będzie do nas przyjeżdżał, żeby tam wynajmować to wszystko, nie? Ja pierdziule, ty kuźwa patałachu, ty... To jest kasyno, czyli nieco dalej. My tutaj żeśmy się jakoś tak nie zapuszczali, nie? O. Dobra. Chodźmy, zobaczmy. Animal Cell Area. O, czyli... Słuchajcie, bo to może być tak, że... Aha, kuni nie ma jakby co. Są jakieś kozy, są krowy, są owce, kury. Takie rzeczy są. Ale koni nie ma. Ja bym chciał bardzo kupić. Kuźwa, jak się tu kupuje? O. Blokada. Ale jaka blokada? Co? Ale dlaczego? Czy ja mogę sprzedać zwierzęta, a kupić nie mogę? Czy tu mogę? Jak tu się zwierzęta kupuje? Bo skoro można sprzedać, to jak rozumiem, można byłoby też kupić. Hop. A tu blokady są. O co się tu rozchodzi? Ja się grzecznie zapytuję. Przyjechałem tu specjalnie. Animal Cell Area. Czy ja coś jeszcze powinienem zrobić? Bo być może to jest zablokowane, dlatego że czegoś nie zrobiłem. O, ciekawa sprawa. No nic, no dobra. Co tutaj jeszcze jest? Bo tam coś mamy. Już z buta pobiegnę. Gdzie również nie byliśmy. Więc chodźmy, sprawdźmy. Co to? O, a tam się coś buduje. Oj, oj, oj. Dzień dobry. To jakiś motel. Reserved parking for visitors only. Co to jest? Gdzie ja przybyłem? Jakiś motel. Mhm. A ja myślałem, że to market będzie. A to motel. Okej. Okay. I tu jakieś jest biuro, do którego wejść nie można. Ciekawa sprawa. No tak, motel. Do samochodu się nie błamie. No dobrze. Próba zakupu zwierząt zakończyła się fiaskiem. Z niewiadomych powodów. Ciekawe. Naprawdę. No nic. Ktoś tam z Państwa pytał, czy mógłbym umeblować w pełni dom i go wystawić. Farm Store, czekajcie, bo to jest jakieś, może to tu się, chwilunia. Sell Area, dobra, ale Farm Store, co ja tutaj mogę kupić? Dzień dobry. O, następny Irek. Chcę kupić nowe przedmioty, chcę sprzedać przedmioty. Dobra, chcę kupić, co tutaj mamy? Mamy tak.
Wszystko. Gospodarstwo. A wszystko? No to to na jedno wyszło. Dobra, mogę kupić takie tabliczki, tak? To jest dla owiec, to jest dla kurek. Dobra, kupmy to wszystko. Okej. Okay. To. Jakiś płotek może. Miska dla psa, tylko nie wiem po co, ale to koryto. Bo być może tego nie mamy, nie? I dlatego się nie da. Aleście mi kuźwa tu zrobili? Aha. I musimy to wszystko wsadzać do auta. Musimy to wszystko pojedynczo do auta powsadzać. Hop. Korytko też się przyda. A ten płotek, nie wiem do czego, ale wziąłem na próbę. Farm store. Co mi potem, kurde, jak zwierząt nie mam? Wszystkie zablokowane są. Dobra, ciśniemy. Tu mogę kupić broń. A, słuchajcie. Generalnie na ekranie wczytywania była informacja taka, że źli ludzie mogą zagrozić mojemu związkowi, nie? Z małżonką. Czyli, że co? Czyli, że ją zlikwidują? Czy, że ją poderwą? To jest ciekawe zagadnienie. Jezus Maria, z tym ruchem ulicznym to jest po prostu masakra. Dobra. Dobrze, i jesteśmy na naszej farmie, niby. I teraz. Jeśli by tutaj popatrzeć, to rzeczywiście niczego nie ma, tak? Wstawmy może korytko. Hono, hono. O, i to korytko niech sobie stoi, powiedzmy, gdzieś. No, gdzieś tutaj, nie? Prowadzenie. Fit fill. Szczerze powiedziawszy, ja bym tego nie tknął. Ale okej. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Że to niby na łowiecki. I... A można byłoby jakiś taki wybieg tutaj zrobić, nie? Do tego prawdopodobnie służą te płotki, ale... A ja bym tutaj sobie o tabliczkę taką postawił. No, na razie, nie? Kury? To ja nie wiem, gdzie kury by mogły być. Ale raczej tam, nie? A, czyli te płotki można zajmować. No tak, czyli można tu ogarniać temat. To jest nie do ruszenia, ale tutaj kury można byłoby jakieś mieć. To ja tę tabliczkę tutaj postawię. Że to są kury. Bo oczywiście, gdy ktoś spojrzy na zwierzę, które się tutaj znajduje, to naprawdę nie odgadnie, że to kura. To idziemy się przekimać. Okazuje się, że wiemy o tym doskonale, że jestem zbyt biedny na to, żeby mieć dzieci, gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie. No ale trudno się mówi, żyje się dalej, tak? Moja małżonka nieobecna, więc dwie opcje. Albo siedzi przy garach, albo pod prysznicem. No i dobrze. Dzień następny. 76,5 tysiąca. Dobra. Idziemy zgarniać pieniądze. Trzeba byłoby zerknąć, chociaż nie, no 13 domów, ale i tak trzeba byłoby zerknąć do tableta i sprawdzić, czy my... Czemu ty tylko za jeden dom bierzesz pieniądze? Czy my mamy coś wiszącego? Dobra, pani Dominika, okej. Okay. Irku? Czy wszyscy zapłacili? 45 tysięcy. No dziwne, dziwne. Sprawdźmy w tablecie, czy nam coś wisi. O, wisi. I to aż dwa domy. Za 20 i za 18. Okej, okay. Brudna wartość, 77%. Przydałoby się pojechać i posprzątać. To jest jeden, a 20? 62%. No. To wiecie co? To weźmy tego. Lamboska tym razem, bo ja już dawno nie jeździłem Lamboskiem. I pojedźmy. A czekajcie, bo który to był dom? Boże mój.
Ja to mam. Aha, 18 i 20, dobra. Dawaj, ciszy. O. Jedziesz, synu. O, ty... Panie mój. Ja mam w wyścigu startować, tak? Z takimi właściwościami jezdnymi. No, jasne, nie ma głupich. Sami sobie jeździcie. Boże, przecież to ma promień skrętu tira. 16, 17, czyli tutaj musimy zaparkować. A, niech widzą! Boże, ale syf. Przecież tutaj wejść nie można. Ogarniamy, od razu wystawimy. Jak można mieszkać i zostawić po sobie taki syf? To ja tego nie rozumiem, no. Przecież to honoru i godności nie ma. Jeden z drugim. Przykre jest to, że i w realu takie rzeczy się dzieją, no. Że ktoś wynajmie, a później zostawi taki syf po sobie. Zobaczcie, no niby 0% brudnej wartości, a śmieci i robali to jeszcze kupa tutaj jest. Jak to działa? Ja to wolę wytępić, bo wiadomo, co będzie, jak nie wytępię. O. Dobra. Zgarnęliśmy doświadczenie, ok, nie ma problemu. I to jest 18. A, chwileczka, za ile ona była? Za 8 koła. No to możemy kontynuować te 8 koła. A właściwie mógłbym za dychę spróbować. Jest czyściutki domek. A i drogo trochę, ale... A za 9? No niby drogo, ale wystawmy. Okej. Okay. I to mamy 18. To teraz ciśniemy do 20. A 20 jest blisko, więc o. 20 jest blisko, więc tak na dobrą sprawę możemy z buta się przejść. O, pani starsza tu dom ogarnia. Nie chcę tego. Nie chcę tego, pani starsza. Za tanio. Natomiast my tutaj mamy 20. To jest nasza własność. I teraz... no dobra. Był temat poruszany tego, że po prostu cena dla mnie jest nieadekwatna. Wy tam pisaliście o odległość od centrum, od szkół i tak dalej, ale to nie widzę jak na razie związku z tą odległością od centrum i od szkoły w momencie, kiedy inne domy, które też są daleko, generują takie, a nie inne przychody, nie? Także tak to wygląda. I jeszcze żeśmy nic nie sprzedali, tak na dobrą sprawę. Natomiast mamy jeden taki dom, który można byłoby sprzedać teoretycznie. Zobaczmy tam na górze, bo tam też będzie pewnie. O, czysto? O, a to się teraz dziwiłem. Dobra, wystawiamy od razu. Za ile to stało? Za 3700. No to wprowadźmy też 3700. Trudno. Ja po prostu chcę odrobić straty. Aczkolwiek ten dom to ja bym puścił na sprzedaż, nie? Ale ja bym chciał odrobić straty po prostu. No i okej. Jest kupa domów. Jedne droższe, drugie starsze, drugie tańsze. No i dobrze. Bierzemy Lamboska, jedziemy do tego, do biura. Być może udałoby się, chociaż to już pół do szóstej, zanim dojedziemy, to 18 będzie. Ale być może udałoby się coś jeszcze wynająć. Matko Przenajświętsza. A teraz to na ręcznym. Oj. Pabelusku. Pabelusku, błagam cię. Nie rób tego. Okej, okay, mamy jakichś klientów tutaj. Za 9 koła. Nie mam czasu na ciebie czekać. Na 7 dni chcesz wynająć. No dobra, no 7 dni, niech będzie. Gruby!
Czego ty? Ty niewypłacalny jesteś. Gruby, ale gdzie ty idziesz? Ty gruby jakiś nawiedzony jest. Chcę wynająć dom na... O, na 16 dni. No dobra. No, jest tani. Bo niestety tak wyszło. I co do meblowania, mnie się po prostu nie chce, słuchajcie, tego robić. Nie chce mi się tego robić, bo... te wartości, które tutaj się przedstawiają, one nie... Matko Boska, to żyje. Te wartości, które tu się przedstawiają po umeblowaniu, one nie będą zbyt duże. Chodźcie tam, zobaczymy, bo tam coś się dzieje, tam coś się buduje, tam coś jakaś, nie wiem, to jest tor? Tak, to jest tor. Ale za moją chawirą? Poważnie? Dziwne. Ale tak jak ktoś tam z Państwa napisał, to tak trochę niedopracowane jest. Co z tymi zwierzętami, kurde? Jak tutaj ogarnąć temat zwierząt? 400 tysięcy mamy na naszym koncie. Żona twierdzi, że jestem za biedny, żeby posiadać dzieci w tej chwili. Kontenery mi zniknęły. 3 pełne, nie? No i dobra, no będziemy patrzeć, co tam dalej. Jak na razie... No to co, no 13 domów niby mamy. Jakoś tam będziemy sobie radzić. Chodźmy jeszcze tutaj się przekimać. I zobaczmy, czy Zosia będzie teraz zbierała czynsz z większej ilości domów, bo tam niestety tylko z jednego zbierała. I nie wiem, o co chodzi. Dobra, 72 900, okej. Cóż to za dzień? Czy to się okazało, że tam się pojawił jakiś nowy samochód? Sprawdźmy. Nie. You lost the case. Aha. No dobra, czyli my tutaj na 14 brudna wartość, 69. Kuźwa narobił syfu ty i zostawił. No dacie wywiary. Aś, aś ty, panie moje. Dobra, idziemy te pieniądze zabrać. Zosiu, z ilu domów zgarniasz? O, no z 3, bardzo mi się to podoba. Elegancko, pani starsza. Z 2. No dobra, akceptowalnie. I Irek, dałeś czadu? Dałeś, dobrze jest. No i dobra, szkoda, że 3 takich Irków nie mam. Z prawdziwą przyjemnością bym 3 takich Irków ogarnął i byłoby dobrze. I muszę jechać sprzątać tę 14 teraz. Ale wiecie co, podjedźmy sobie jeszcze raz pod te zwierzęta. Otarłem go. Moim lamboskiem. Ajajajajaj. No dobrze. I teraz. Tutaj się sprzedaje zwierzęta. Gdzie się kuźwa kupuje? Kury. Gdzie są kury? O, nie ma kur? Tam są kury. O, mogę kury. No dobra. Satin Al jakiś. To po arabsku jest? Ja pierdziule, jak się... Cholera, nie wiedziałem, że pick-upem trzeba będzie przyjechać. Czy ja to mogę gdzieś tu wsiąść do samochodu? Z kurą? Będzie ciekawie. Podejrzewam, że autobusem to nie ma co jechać, trzeba z buta grzać. Cholera. Co za mogiel, ty. Biegnę z kurą na ramieniu. No nic, no dobrze, no. Ale będziemy mieli... To jest nasze pierwsze zwierzę, proszę państwa. To jest pierwsze zwierzę. Zobaczcie, jak ja się kuźwa poświęcam. Przecież to daleko jest. Nie, to trzeba tym autobusem może wrócić po lambosa, wrócić lambosem, zabrać. O, tu są konie, ale to wyścigowe, czy to mogę hodować? Trzeba się o tym przekonać.
Tak czy inaczej, trzeba Lambosa zgarnąć, zaparkować, wziąć pick-upa, skoro to się wszystko i tak ładuje do pick-upa. Tam jakiś jest też taki pojazd ciężarowy. Czyli mają ciężarówki, no dobrze. Już niedaleko. O, moja pierwsza kurka. O, będą jaja. Ewentualnie wziąłbym po prostu pick-upa już teraz i pojechał. Albo po prostu zrobimy to w kolejnym odcinku. Obrót, o. Budowa. Lewy przycisk myszy. Mam tę kurę zbudować, tak? Dobrze. Mamy to. A to jest dom numer 60, słuchajcie. Ciekawe. Dobra, proszę państwa. Zakładam, że dla tej kury to też by się przydało coś tutaj. Może ta miska była dla kury. Ale przydałoby się coś kupić tak, żeby ona jadła. Natomiast my tymczasem będziemy ogarniać temat. A, wiedziałem. Czyli tutaj się daje jedzenie, ale to jedzenie, czy są zwierzęta, czy nie, to znika. My tymczasem kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Mamy nasze pierwsze zwierzę, więc bardzo dobrze. Znaczy właściwie to pies jest pierwszym zwierzakiem, ale no ale dobra. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Kochanie. Kupiłem kurę.